Perturbacje iberyjskie. Tak wygląda sport we wtorek. Już dziś ostatni mecz reprezentacji Polski w dywizji A Ligi Narodów. Późnym wieczorem dowiemy się także, czy to ostatni mecz Polaków jako drużyny losowanej z najsilniejszego koszyka. Przypomnijmy, że wczoraj gwóźdź do trumny wbili sobie Niemcy. Prowadzili już 2-0 z Holandią, ale ostatecznie zremisowali 2-2. Biało-czerwonym do uratowania się od teoretycznie gorszego losowania wystarcza dziś remis. Niektórzy wieszczą, że przy takim szczęściu jak nasze uda nam się pozostać w gronie najsilniejszych drużyn Europy, a na koniec i tak trafimy na Niemców. Najpierw trzeba jednak przynajmniej nie przegrać, co i tak nie uratuje Jerzego Brzęczka od męskiej rozmowy ze Zbigniewem Bońkiem. Czy Zibi zdecyduje się na zmianę selekcjonera po meczu z Portugalią? Pomysłowi działacze PZPS zatrzymani przez CBA. Ponoć wysoko postawieni w polskiej siatce, napchali do siatek banknotów i narobili strat na ponad 7 milionów złotych. Do malwersacji miało dojść przy okazji Mistrzostw Świata Mężczyzn w 2014 roku rozgrywanych w Polsce. Nie żyje Andrzej Gmitruk, jeden z najwybitniejszych polskich trenerów boksu, zmarł tragicznie w pożarze domu. Odszedł jeden z największych kozaków, jakich znałem, napisał o swoim trenerze Artur Szpilka. Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje. Thank you.